Ale jaja, jest jakiś spławik na wodzie. To na pewno na trupka albo... Nie wiem, ale spławik się chowa i wystaje. Spróbuję go wyciągnąć, zobaczymy co tam będzie. Wędkarza żadnego nie ma, także chyba zestaw został zerwany. Zobaczymy, może pompuje cały czas ten spławik. Coś tam dziwnego się dzieje, zobaczymy, zaraz wyciągnę to. Poszedł pod wodę, nie wiem gdzie teraz jest. Dobra, blacha poszła na dno. I spróbujemy to wyciągnąć. O! Mam coś. To chyba jest ta żyłka. Idzie powoli. Tak, to raczej musi być ta żyłka. Powoli idzie. Ciężko, nie mogę tego oderwać od dna, ale jest, mam coś zaczepione. Oj kurczę, podrywam to dno, ale po chwili to opada i... Nie mogę tego wyciągnąć. O, chodź. O, poszło. Jest, mam spławik. Jak widać. To jest ten spławik, który pływał. Udało się wyholować. Dobra, zaraz zobaczymy, co tam na końcu jest. Wędko odłożę. O, pada do wody, no nic. O, więc tak, taką bombkę wyłowiłem. Zobaczymy coś na końcu. Ale nie, nic tam nie będzie na końcu, bo idzie ładnie. Zdobycz pakujemy do plecaka, żyłkę świeci do plecaka i idziemy dalej. Nie, jest, jest, idzie ładnie. O, nie, 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 zdążę z powrotem, bo teraz jest pierwsze branie. O, 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 o. Ale. O, 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 o. Ładne miejsce, sprawdzimy tutaj. Ciężkie dojście, ale zatoczka wygląda obiecująco. Zobaczymy.
A jednak jest. Siedział. O! O! Jest pierwszy szczupak w tym roku. Pierwsza ryba. Jest zaliczone. Pięknie. Nieduży. Ale jest. Przecież podbierak. Nie mogę zbyt tam głębiej wejść, bo jest głęboko, ale właśnie, że się tutaj wprowadzi go w podbierak. Jest w podbieraku. Idziemy z nim na zewnątrz. Samoloty, dziwne rzeczy. Mamy pierwszego szczupaka w tym roku. Elegancko, już go wyczepiam. Delikatnie zapięty na jedną kucicę. Jest cały. Tak przywalił. Na salmu slajderka. Pierwsza rybka. Ok. Wypięty. Także sezon, można powiedzieć, że jest otwarty. Rybka wraca do wody. Idziemy wreszcie. Głębiej niestety nie mogę wejść. Uciekaj. Zniknął. No elegancko, mamy pierwszą rybkę. Drugi styczeń. Mały rekonesans nad rzeczką. Jutro wracam do pracy po tym wszystkim wolnym. Trzeba się poruszać, bo się przytyło. Spacerek idealny nad wodą. Piękna pogoda. Pierwsza rybka jest w tym roku. Pomachamy jeszcze trochę, zobaczymy, może uda się to złapać. Witam Was w tym nowym roku, moi drodzy. Zostańcie z nami. Zalane, jak widać. Sporo wody, więc będę wracał. To jest ta zatoczka, przed którą wyciągnąłem właśnie szczupaczka. Obłapałem ją dokładnie, no ale nic więcej nie uderzyło. Stanę jeszcze tam już w drodze powrotnej na następnej takiej właśnie jeszcze zatoczce i tam podpróbujemy jeszcze. Będziemy powoli wracać, ale będziemy cały czas jeszcze wędkować, także jeszcze może coś się wydarzyć. Jesteśmy w kolejnej zatoczce takiej małej. Zobaczymy, czy coś tutaj słychać teraz. Już na pewno będę, jeżeli trafi się już rybka, na pewno będzie znowu problem z podebraniem. Woda jest wysoka po tych opadach ostatnich, ale kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Spróbujemy coś zmienić, może... Założę może mniejszą przynętę, może na mniejszą przynętę będę chciał współpracować, bo na razie tylko jedno branie na tą dużą. No nie wiem. Jest rybka, ma chyba okoń. Raczej na pewno coś małego. O nie, jeszcze się spięło. O, mamy kolejną rybkę, niestety nie udało mi się nagrać. Szczupak przywali przy samym brzegu. Nie było czasu na włączenie kamery. Także zaraz go wyczepiamy. I wielki, mały, ale drugi w tym roku już. Sobie to jeden jeszcze spadł. Jeszcze, o, sam wyszedł. Chodź. Taki rozmiar
troszeczkę mniejszy chyba niż tamten wcześniejszy. W dobrej kondycji. Wypuszczamy rybkę. Wypuścimy rybkę. O, tu możemy ją wypuścić. Będzie wygodniej. Uciekaj. Odpłynął. Drodze powrotne, jeszcze udało się. Tak jak wcześniej wspomniałem, mały szczupaczek, może nawet to był oko, nie wiem. Spadło coś. No i teraz tutaj przy samym brzegu, pod samymi nogami uderzył. Wyskoczył z trzcinek, taki szczupaczek. Może jeszcze coś się uda złapać. Najważniejsze, że coś się dzieje i pogoda nam wspaniale dopisuje. Cieplutko, miło, przyjemnie. Machamy dalej jeszcze. Jest kolejny. Dosłownie wykonałem dwa rzuty i kolejny szczupak. Tej samej wielkości, mały, ale z tego samego miejsca druga ryba. Nie, no troszeczkę większy ten. No elegancko. Nie, taki sam. Mały, ale wariat po prostu. O. Mam nadzieję, że tym razem kamerę włączyłem. Malutki. Jest. Jest, podbiera. Nie, jeszcze, jeszcze. O, teraz jest. Kolejny. Jest, kamerę tym razem włączyłem. Minuta minęła do ostatniego szczupaka. Jest kolejny, proszę. Mały, już go wyczepiam. Już go wyczepiamy. Delikatnie zapięty. No już. O. Już wyczepiam. Delikatnie na jednej kocicy. Taki mały. Mniejszy niż ostatni. Dobra, wypuszczamy kolejną rybkę. Może sezon dużymi rybami nie otwieram, ale sezonu, przepraszam. Ale już trzecia rybka wyholowana. W tym samym miejscu wypuszczona co wcześniejsza. Elegancko. Mam nadzieję, że z czasem ryby będą większe. Na wiosnę brały. Taki sam rozmiar. Jest. Ok. Muszę wędkę jeszcze przełożę tylko pod drutem. Ok. Jest. Czwarty. Okej. Mamy czwartego. Elegancko. Wszystko w tym miejscu. Dziwne. Nie wiem, czy to zbieg okoliczności, czy nie, ale zmieniłem na małe wahadło, które wam zaraz pokażę. Wcześniej próbowałem na slajdery. To jednego wytargałem, tego pierwszego, co widzieliście. A teraz jest trzecią. Trzeci szczupak. No to... małe wahadło. Na to wahadło wszystko. Na takie małe. Cholera wie, czy to zbieg okoliczności. A rybka jest... taka.
taka rybka. Wypuszczamy. Stoi jeszcze tutaj. O, popłynął. Przedarł się przez ścinki, poszedł na głęboką wodę. Fajnie, fajnie. Trzecia ryba w ciągu, nie wiem, 20-25 minut. Coś się zaczęło dziać. Czy to już ta pora, wieczór się robi, czy ta blaszka? No nie wiem, zobaczymy. Żeby tak było dalej. Łapiemy dalej. Jest kolejny. Jest. Jest rybka. No proszę. Ten sam rozmiar. Muszę się cofnąć po odbierak. No chodź. Wszystkie takie same dzisiaj. Rocznikowo normalnie idą na wahadle. Okej. Jest pod wieraku. Ten jest chyba. Zdajemy kamerę. Ten jest chyba największy do tej pory. Zaraz wam go pokażę, tu go odczepię. Zdejmę plecak. Trochę tu zostanę. Kolejna miejscówka, bardzo fajna. Parę rzutów już siadł. Może jeszcze coś tu się złapie. Zaraz pokazuję rybkę. O, ten jest największy, zdecydowanie. Ten ma jakiś, no nie wiem, 65. Na pewno. Taki osobnik przywalił. Przyznaję, że naprawdę fajnie sezon się zaczął. Rybka wraca do wody. No, hop. Poszedł. A uderzył tutaj. Na wprost jest to duże drzewo. Nie wiem, bardzo ładnie też tutaj wygląda. Jeszcze obrzucam cały ten tutaj róg. Może jeszcze coś się uda złowić. No i to by było na tyle. Czas uciekać. Słońce już zachodzi. Za chwilę się będzie ściemniać. Do samochodu mam jakieś 400 metrów. Chyba 2-3 rowy do pokonania. Trzeba iść powoli. Dzionek udany. A jeszcze tu muszę przejść. To jest podwodna jakby łączka. Ta trawa jest taka gęsta. To pływa. Trzeba szybko przejść, żeby nie wpaść. Więc raz, dwa, trzy. Raz. O. Udało się. Kiedyś pewnie wpadnę. Udało się złapać kilka rybek. Fajnie. Szkoda, że bez Łukasza. Sam musiałem otwierać ten sezon, ale już następnym razem Łukasz dołączy. Najprawdopodobniej to będzie łódka, jezioro i zaczniemy sezon na maksa już. Dzisiaj, jak wspomniałem, no kilka szczupaczków fajnie padło. Sezon zapowiada się obiecująco. Pięć chyba szczupaczków, także fajnie. Moi mili, chciałem wam podziękować za ten ostatni cały rok, że byliście z nami. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że i w tym roku z nami zostaniecie i powędkujemy razem. A co do nowego roku, chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego. Zdrówka przede wszystkim. Bez zdrówka na ryby się nie wyjdzie. No i tych ryb wymarzonych, które byście chcieli. Także dzięki. To jest pierwszy filmik w tym roku. Nie ostatni. Zostańcie z nami. Do usłyszenia.